Są z nami Wojtek Zuba, Albert Brudek, dzisiaj był również Sławek Jedynak, Krzysiek Grzeszowski, Piotr Gardynik już jest naszym zawodnikiem, także do tego wszystkiego kilku juniorów, kilku chłopców z drugiej drużyny. Także i kto z drugiej drużyny wystąpił? Dzisiaj wystąpił Przemek Sułek z drugiej drużyny, Mateusz Białek z juniorów, Kamil Sieczka i Michał Zugaj, także dzisiaj w sumie graliśmy 23 zawodnikami, także myślę, że tutaj trudno na razie mówić o jakichś konkretach, bo w tej chwili w zasadzie po połówce gramy sparingi i jakieś decyzje personalne to zapadną na pewno za chwilę dopiero. I remis w dzisiejszym spotkaniu, jakby go pan ocenił? No, na pewno w pierwszej połowie zdecydowanie dominowaliśmy. To była połowa, gdzie powinniśmy ją zdecydowanie wygrać, natomiast skończyło się 2-2. No, myślę, że tutaj nic nowego nie powiem, jak to, że w zasadzie w tej chwili wyniki nie są najważniejsze.